Witamy Was w nowym vlogu i zaczynamy od zakupów. Tutaj jeszcze inne buciki stoją i zakupów mamy sporo, sporo, więc zaraz będziemy to wszystko ogarniać i pokażę Wam, co tutaj w tych torbach i z Ikei. One się super sprawdzają, jeżeli chodzi o zakupy. Co tutaj mamy? Ok, kochani, zaraz Wam pokażę zakupy, jakie właśnie mój mąż zrobił, bo ja akurat dzisiaj nie byłam z nim na zakupach. Miał listę, ale widzę, że tutaj dużo rzeczy kupił jeszcze takich dodatkowych. I tak, słuchajcie, nie po kolei będę Wam pokazywać te zakupy, bo już naprawdę mieliśmy pusto w lodówce, różne rzeczy się pokończyły, więc pokażę Wam co i jak. Totalnie nie po kolei będę Wam pokazywać. Tutaj mamy jedną, a tu mamy drugą. To są dwie puszki Pepsi i mamy dwie puszki 7-Upa. Tutaj już mamy lekko upity sok z Hortexu jabłkowy. Tutaj mamy taki, nie wiem czy mówiłam, zakupy są z Kauflandu. Tutaj jest taki kremik z białej czekolady i z mlecznej. Paluszki do podgryzienia. I tutaj mamy pomidorki koktajlowe. Masełko. Ser z Hochlandu do tostów. O, to widzę, że mój mąż o mnie nie zapomniał i kupił mi jedną zupkę chińską. Chleb tostowy. No i teraz słuchajcie, tak. Mamy tutaj jedną cytrynę. Mamy gruszkę. To myślę, że do jakiejś sałatki, bo mój mąż jak kupuje gruszki, to słuchajcie, one później lądują w jakiejś fajnej sałatce. Dwa awokado. Jedno z taką ciemną skórką i takie zwykłe, tradycyjne. No to powiem Wam, że jest już do użycia, bo jest mięciutkie, ale to jest jak kamień. I żeby awokado dojrzało, to wiecie co ja robię? Ja chowam do szafki. W szafce jest ciemno i wtedy ono naprawdę bardzo szybko i fajnie dojrzewa. Jak jest takie mega twarde, czasami kupujemy ze sklepu takie mega twarde, no to można w taki sposób wykorzystać. Tutaj mamy pomidorki. Tutaj mamy, nie wiem, czy będziecie widzieć przez tą folię, ale tu mamy trzy takie wielkie bataty, orzechy włoskie, dwie cebulki, korzeń imbiru, papryka, tutaj jeszcze mamy mandarynki, dwa soczyste jabłuszka. Co tu jeszcze? Mamy brokuł, taką dymkę, jajeczka. To widzę, że mój mąż kupił sobie kawę zwykłą, taką mieloną, pewnie do pracy. Orzechy laskowe, takie w całości. Tutaj mamy jogurt naturalny. Tutaj z tyłu, czekajcie, za kamerą są cztery bułeczki, trzy wody gazowane. Tutaj jest sos do spaghetti, taki po bolońsku. Tak, tutaj mamy obiadów. Jeszcze mam kilka rzeczy na obiad w zamrażalniku. Ale tak tutaj mamy pokupowane, tak sobie zaplanowaliśmy. Dzisiaj mamy, słuchajcie, środę, czwartek, przepraszam, żeby nam do niedzieli starczyło. Siemię lniane. Tutaj jest taka rybka, to jest halibut chyba wędzony. I tutaj się zaczynają rzeczy na chlebek. Tutaj mamy jakąś kiełbaskę, zaraz Wam powiem, która bardzo fajnie pachnie. Tutaj mamy rzeczy, ktoś się paragon zaplątał. Rzeczy na kanapki. I pierwsza rzecz to jest jakaś szynka sokołowa. Kolejna rzecz to jest ser tyżycki. Następnie kurczak w galarecie. Szynka z kurczaka. I jakaś szynka słoneczna. Tu mamy jeszcze kilka paróweczek. Hej Michaś. Hej. Tu jeszcze mamy taki duży jogurt naturalny.
Takie warzywa w puszce, groszek, marchewka, coś takiego. Mydełko do rąk, bo mi się kończy. Jaśmin i wanilia z Luxy. No, zobaczymy. Tutaj mamy jeszcze chlebek razowy, mięsko mielone z łopatki. To się przyda. I mamy, słuchajcie, dwa opakowania nuggetsów z piersi z kurczaka. I dzisiaj, słuchajcie, zrobimy takie jedne nuggetsy na obiad plus do tego warzywa, bo tak jak Wam już wspominałam wcześniej, nie lubię panierować i ostatnio przejadły mi się naprawdę filety z kurczaka czy zwykłe kotlety, więc dzisiaj sobie taki szybciutki obiad zrobimy, bo dużo zajęć dzisiaj mamy. Więc tak, tutaj mamy jeszcze fantazję jagodową, mamy ziemniaczki, poczekajcie, jeszcze sięgnę tutaj. No, oczywiście fasolka po bretońsku. Co, Nina? Ręcznik papierowy. Tu jeszcze coś takiego. Makaron z sosem sojowym, imbirem i papryką chili. Jedno mleczko i kapsułki do prania. Tym razem mój mąż kupił takie i to jest na 36 prań i to chyba kosztowało 26 zł, coś takiego, więc zobaczymy, jak te będą się sprawdzać, jak ubrania będą po nich pachnieć. Więc to by były wszystkie zakupy z Kauflandu. Ja teraz postaram się to wszystko szybciutko pochować i zabieramy się za obiad.
Michał i Nina, chodźcie. Tata też może przyjść, jak chce. Tata, chodź. Nina siada. Dawid, chodź. Szybciutko. Tak, oczywiście najfajniejsza jest folia wątpliwa. Takie same są. Muszą być takie same, bo inaczej to jedno będzie zabierać drugiemu. To, co dostanie Michał, będzie fajniejsze. Albo to, co dostanie Nina, będzie fajniejsze, nie? Nie, no, muszą, tak to będzie takie same. Musi być takie same, no. Takie same w każdych okienkach. Dobrze, teraz uwaga. Dobra, nagrajmy to. Nagrajmy to. Co, Aniu? Ale wie, to jest 5, to jest 1. Wesołych świąt. I słuchajcie, zrobimy tak. Zobacz, bo tamte kalendarze otwieraliście od samego początku, nie? To dzisiaj otworzymy sobie taki, jaki jest dzień, czyli poszukamy ósemeczkę. No, ale to nie ma dwa. Musi być, z każdej strony są, Nina. Z boku. A poprzednie zje tata. Nie, a poprzednie zje mama. A poprzednie od 1 do 7 będziemy sobie otwierać po świętach. Przecież po świętach też są dni, tak? Do Sylwestra. Tak? Więc dzisiaj szukamy ósemeczki. Gdzie jest ósemeczka? Jest ósemeczka? Nina, znajdź ósemeczkę. No, chyba tu. Tak jest. No, no to próbujemy otworzyć. A jeden kiedy będzie? Ja nie wiem, czy to mrok. I co jest? Ten. Co tam będzie? Tu włóż paluszek. Ja to nowe jajeczko. Włóż paluszek. No i mocno. Tak. To jest miniaturowe czekoladowe jajko. No, szokobons. Smacznego. A resztę kiedy otworzymy? Jutro otworzycie sobie, jak tatuś wróci z pracy, bo wam się jutro nie będzie. Jutro sobie otworzycie dziewiątkę. Poszukacie sobie, gdzie jest dziewiątka. To jest siódemka. No kiedy ją otworzymy? Dziewiątka. Gdzie jest dziewiątka? O, tu jest dziewiątka. Więc jutro otwieracie dziewiątkę. I kiedy jeden? A 24 otworzymy w Wigilię, a później po Wigilii będziemy otwierać od jedynki. Bo tych już nie będziemy teraz otwierać, bo już ten czas minął. Otworzymy sobie te dni po świętach, do Sylwestra. No, musimy narobić. To będzie okienka. To będzie równy tydzień do Sylwestra, 7 dni. Będziecie mieli jeszcze czekoladki. No i super. Ej, a... I tutaj są okienka z każdej strony. Ja spróbuję, damy po prostu. Fajnie. Tak? Dobra. Żegnamy się na dziś. Nina, buziaczki. Pa! Ej, ja jestem ciekawa, co